Drodzy widzowie, gdzie dzisiaj jestem? Dzisiaj mam nadzieję, że jestem w raju. Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i witam was w kolejnym odcinku FIFA 21 Ultimate Team. Pierwsze tocowe nagrody. Gwarantowane piki z graczami Team of the Season, wiecie, wybieranych przez społeczność. No i co mogę powiedzieć? Bez przedłużania, wejdźmy. Wejdźmy do tej pięknej zakładki Foot Champions. Odbierzmy niestety tylko 50 tysięcy i tylko dwa piki, ale wierzę, że ten pik zmieni wszystko. Potrzebujemy środkowego obrońcy, potrzebujemy Mukiele. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę. Wierzę, że w tym roku będzie ten milion i zaczniemy od Alaby. Ja w to wierzę. Ktoś potężny. Czy to będzie ten moment? Ajajaj, Tagliafico! Dobra, to jest kapitalny lewy obrońca, tylko ja go nie wiem jak... Kurczę, nie wiem jak go zmieścić do drużyny. No nie, przecież nie biorę Areoli. On na pewno nie jest jakiś drogi, a ten Taglia kosztuje chyba ze 150 tysięcy, więc kapitalnie rozpoczynamy. No ale dobra, skoro trafiliśmy jednego obrońcy, mam nadzieję, że trafimy i drugiego. Mukiele albo Alaba. Okej, jest Edzik. I będę mógł go sprzedać. Ten Arons też naprawdę fajnie wygląda na prawą obronę, no ale w związku z tym, że gram Eduardem i prawdopodobnie będę nim grał w tym Foot Champions, to go biorę. Ale co jak co, bardzo przyjemne wybory. Wezmę chyba niewymienne paczki za Division Rivals. Zobaczymy, zastanawiam się jeszcze. Najpierw otwórzmy to, co mamy w sklepie. Dwie paczki za 100 tysięcy. Szansa na trafienie Totsa wynosi tutaj jakieś 17%, więc mam nadzieję, że w te procenty się wbijemy. Czy to będzie ta chwila? Tak jest, jest walkout, ale czy to będzie na niebiesko? Nie, to jest chyba... Zwykła karta to będzie... Ojej, to jest Carvajal. Ja zapomniałem o istnieniu tego zawodnika poważnie, tak. On nie ma żadnej innej karty specjalnej, tylko tę podstawową. Wow, witaj Dani. Ktoś jeszcze w środku? Tylko Mandanda, więc niestety tutaj tragicznie, trzeba to powiedzieć. Ale dobra, druga paka. Mam nadzieję, że drugi walkout, no może być nawet jakikolwiek TOTS. Warty 15-20 tysięcy... Ojej, to wiecie co, bierzemy niewymienne za Rivalsy. No jak mam trafić Alaba, jak mam trafić Valverde, to naprawdę... Oni mogą być niewymienni, pogram nimi. Lucas Leiva 84. No niestety te paczki nie przy... Oj, sorry. Te paczki nie przybliżają mnie do zrobienia Dalglisha. No co jak co, tutaj podkręcony drop nie był. Fajnie, żeby ten... A wiecie co, czekajcie. Jeszcze mam tutaj tego 75+, za jakieś zadania. Kurczę, no szkoda, że ani Mukiele, ani Alaby nie było. Bo jednak liczyłem... No dobra, jest Edward. Piłkarz do pierwszej drużyny, ale liczyłem jednak, wiecie, na taką bombę do obrony. Zastanawiam się teraz, co robić, bo nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo chciałbym pograć Dalglishem w tym tygodniu. Oczywiście jutro planuję doładować FIFA Points, co mi trochę pomoże, mam nadzieję. No i fajnie byłoby trafić jakiegoś TOTSa. Dobra, bierzemy 4 megapaczki rzadkich kart. Zakładam, że teraz trafię niewymienną ikonę, ale dobra, no jak będzie to... Oj, proszę, proszę EA. Tego Tagliafico chciałbym sprawdzić. Kurde, brakuje jakiejś ikony na środku obrony. W sumie 30, 120 rzadkich kart, no to jeden biedny TOTS tutaj musi się po prostu pojawić, ale zaczynamy bez ekranów, no, no... No nie gadajcie, że takie rzeczy będą się dzisiaj działy. To miał być wspaniały odcinek, odcinek, na który tak czekałem. My nie wzmocnimy jakoś poważnie swojej drużyny, no co, sprzedam Edwarda, to będę miał 50 tysięcy, bo to nie jest jakaś mega droga karta. Ej, ekrany. Ale naprawdę zaczynam się martwić, że... LS, Oyarzabal. Nie, nawet nie on, Muniain. Dwie karty 83, Lacazette. Kurde... No, quickseluję, bo muszę otwierać raz kolejne paczki. Jej. No proszę. Byłem w miarę grzeczny. Nie wyzywałem was, starałem się. Nie, no to jest niepojęty, to jest Inform chociaż, więc będzie do przepalenia od Dalglisha. Bramkarz, Chile. Brawo, Claudio, brawo, wow. A w środku Douglas Costa. No okej, okay, tutaj w miarę przyzwoicie. Martwię się, że... Ha! Nie wierzę. 4 paczki bez walkoutu. Dele Alli. Ja piccolo, 83, nie no ludzie. Znając życie, to właśnie tutaj trafiam TOTSa. Duża srebrna paczka, oczywiście jest szansa. Nie wiem jak to procentowo wygląda, ale jest szansa, że tutaj się pojawi niebieski zawodnik, ale nie tym razem. No dobra, mam 84 koła na koncie, mogę teraz się pozbyć Edwarda. Kupiony za 108, mówię, powinien pójść za jakieś 50. Fajnie, że wraca do nas jego czerwona wersja. Rok temu też trafiłem go za Foot Champions. Dziwnie, tak bez podkręconego dropu, ale dobra, tutaj te ładnie ustawione, te czerwone karty. Zagrajmy sobie mecz, później zrobimy jeszcze z 2-3 player piki. Mam nadzieję, że coś wpadnie. I muszę się zastanowić, co dalej. Prawdopodobnie Rosjanin, ale że Rosjanin bez Ronaldo Nazario to akurat jest dla mnie niespodzianka. Dobra, szykujemy się na tę ligę weekendową. Musimy rozpocząć znacznie lepiej. To nie może być tak, że będę miał 6-4. Wiecie co? Pójdźmy krok dalej. 9-1. Nie. Nie chcę zaczynać od 9-1, bo naprawdę zadowoli mnie 8-2. To jest taka klasyka. Bo im lepszy bilans na początku, choć akurat mój bilans tydzień temu pokazał, że i tak się kończy tak samo, co nie? Jednak... Uważam, że 4 porażki w ciągu pierwszych 10 spotkań to zdecydowanie za dużo, więc powtarzać tego nie chcę. Może jakbym miał Dalglisha, to jakoś dałoby go radę upchać. Kurde,
Nie wiem, no. Chciałbym trafić jutro jakąś kartę w pack openingu. Rzut wolny, mogliśmy grać już dalej. Tak, żeby móc na spokojnie tego Kenego zrobić też. Głównie z tą myślą jutro wrzucam tam, nie wiem, chyba 12 albo 24 KFP. Więc jak coś, to wpadajcie na Twitcha. O 19 będziemy otwierać paczki, o 20, wiecie, no trochę to będzie trwało. No jedna taka karta to, żeby móc sobie sfinansować Kenego. Mam nadzieję, że to się uda. Teraz poczekajmy. Edward, oj, Zieliński, chyba spóźniłem się z tym podaniem. Piotrek, uderz z pierwszej, traf do siatki. Ach, oczywiście, połpit, obronienie nogami. Nieźle mu kiele, nie no, niezły wariant z jego jest. I boli, że nie pojawił się w czerwonej wersji, bo mówię, on kosztuje 300 tysięcy. I tak się, kurczę, zastanawiam, bo chyba gdybym wrzucił Akanji'ego, to... No właśnie, Akanji sprawia, że nie mogę grać wtedy Mendy, mi tam pojawiają się problemy ze zgraniem, więc prawdopodobnie ten Mukiele zostanie. Nie wiem, czy ja dam radę zrobić jutro tego Kenego Dalglisha, bo chciałbym to zrobić na jutrzejszym streamie, ale jak nie, to może w sobotę. Kurczę, no jeszcze przydałoby się trochę niewymiennych kart z player picków. Ajajaj, moja pomyłka, choć może jakimś cudem był spalony. Kurczę, Hradec, no nie wiem. Chciał bronić strzał Torresa, ja to jak najbardziej rozumiem. No ja tutaj zawiniłem, więc bramkarza obwiniać nie będę, dobra. Chciałbym wygrać. Skill ratingu potrzebuję, no i punktów, żeby paczki mieć za tydzień znów. Edward z Bridge'em, o to chodzi, o taki bullshit, fineska. No jest to błyskawiczna odpowiedź, 1-1. Nie, no poważnie, ja nim wychodzę na Food Champions. Marzy mi się duet na napadzie, Edward i właśnie Kenny Dalglish. Myślę, że ładnie by się uzupełniali na skrzydłach wtedy Mbappé. Sprzedajmy Mertensa. Wiecie co, no nawet nie wiem, czy po, kurde, sprzedaży Mertensa nie byłoby mnie stać. Zobaczmy teraz Dries. Czy ma siłę? Ma siłę? Ma strzał! No i jest 2-1. Czy potrzebuje tego Dalglisha, patrząc na to, że Mertens gra tak dobrze i łączy się z Zielińskim? No niby nie potrzebuje, ale to jest taka, kurde, moja karta marzeń. Wspaniale wygląda. Ale kurde, zrobił to. Teraz Edward. No i Zieliński wchodzi. Tym razem to powinna być piłka w siat... Wow! Bardzo dziwne wykończenie, 3-1, w ogóle to nacisnąłem takie przyciski, że to miał być driven. Więc naprawdę, no to nie był strzał po ziemi, nie jestem ekspertem, ale ta piłka po ziemi nie leciała. Ronaldo, Mertens, zamykasz czy nie? Co? Okej, okay, mamy skuteczność, mamy bramki, to najważniejsze, prowadzimy i przetestujemy sobie teraz Tagliafico. No jednak ma tak kozackie statystyki, że aż żal go nie wpuścić za tego Mendiego. Jeśli chodzi o inne zmiany, to na razie nic nie robię, ciągle gramy 4-3x2. Mertens do Edwarda, ten ładuje przy... Kurde, Zielu, poczekaj. Zejdź... Co się tam stało? Szanujemy piłkę, szukamy tej dobrej sytuacji. Zieliński z piętki, to jest ta jego piękna gra. Wow, Alberto. To jeszcze raz i patrzcie co ja teraz... Nie to, nie patrzcie. Teraz możecie, bo to będzie prawdopodobnie... Podaj. O Jezu. Ja takie rzeczy potrafię, 4-1. Mbappé, no myślę, że uderzy po długim, tutaj trochę no strzelił. Choć myślałem, że dobrze stanę na drodze tym tapsobą. Okej, rywal może zasunąć teraz w siebie wierzyć, co oczywiście mi się nie podoba. Ale chill, mamy to pod kontrolą, serio mówię. No i jak zawsze Zielu, kapitalnie podaj wystawienie, Zieliński po raz drugi w tym spotkaniu. Nie no, trochę mnie martwi, choć właściwie nie, bo tak chciałem powiedzieć, że o strzały się martwi, ale przecież ja mu nawet nie boostuję strzałów stylem gry, no z Dalglishem. Miałby 8 punktów zgrania z tego co kojarzę, więc nie byłaby to jakaś tragedia. Mam nadzieję, że tak samo dobrze by mi się nim grało, bo naprawdę, no jest to... Jest to bardzo ciekawy zawodnik i to jest cholera strzał obok bramki, szkoda. Byłby hat-trick. Aj, Mbappé. Kurde, ta jego lewa noga to naprawdę niczym się nie różni praktycznie u rywala od dominującej. Dobra, 8 minut, może jeszcze jeden, co? Chcecie? Mam nadzieję, że tak. Aj, Garrincha, wróciła piłka pod jego nogi. Wow, ale teraz odpowiedział na to, co ja zrobiłem wcześniej. Jeden gol różnicy, 2 minuty do końca jakoś. Myślę, że sędzia więcej nie doliczy. Utrzymajmy to już przy nodze, co bez tutaj jakiegoś szaleństwa, prosto padło do Ronaldo, choć myślę, że nawet możemy strzelić jeszcze jednego, tylko no niestety chyba nikt nie będzie wchodził w pole karne. Kurde, ten Alberto jest tak potężny, mamy 10 sekund, nie, sędzia już nie pozwoli. Ale niezły meczyk, nie ma co. 1959, kurczę, ostatnio daje mi samych przeciwników poniżej 2000. Jeśli będzie mi dawało takich Food Champions, to spoko, mi to pasuje. Wow, odblokowałem mega paczkę rzadkich kart. Dobra,
Po prostu grałem sobie i z tego co widzę, chyba 3 paczki będziemy mieli do otworzenia. Bardzo mnie to cieszy, bo czuję niedosyt. No wybaczcie, ale czuję niedosyt po dzisiejszych nagrodach. Nie tego się spodziewałem. Paczka 2 rzadkich piłkarzy, okej. Okay. Czuję, że tutaj leci jeden TOC, a nawet jak nie, to zrobimy jeszcze 3-4 player piki i wierzę, że tam ta niebieska karta się pojawi. Ja chcę więcej. Kurde, 4 TOCy tylko trafiłem, jakbym na nie swoim koncie grał. Masakra. Paczka druga i tym razem też nic. Aj, no nie wie... To nie był TOC. Bernard, dobra, bo tak... No nie, każdy TOC ma walkout. Kurde, sorry, ale tak się speszyłem. No i dobra, to są identyczne paczki, jakie miałem za... No wiecie, za ten, za Division Rivals, więc paczka numer 5, czy tym razem? Nie tym razem, no nowe ekrany, mam nadzieję, że chociaż te 85 będzie, choć nie wiem, czy to czasem jest Inform, Rui, Patricio. A nawet nie, bo to jest Lopez, 83 oceny ogólnej, wow. No nie wiem jak wam, mi zakręcili kurek z dropem i to mnie martwi. Dobra, żeby to ładniej wyglądało, zrobiłem 5 player picków, taka dogrywka, czy trafimy? Toca. Zaczynamy od Gosensa, 82, no jak nie TOC, to chociaż jakaś karta na przepałkę, żeby pomóc mi z tym Kenem Dalglishem. Jest! Di Maria, 87, autentycznie się cieszę, no bo to zawsze jest jakieś, nie wiem ile teraz Di Maria kosztuje, no chyba, no 30 tysięcy w portfelu. Kto następny? Kurde, to wę, pod Di Marię. Jeden niebieski, o tylko tyle proszę. Sarabria też pod Di Marię, super. No to co, Neymar? Go jeszcze nie trafiłem w tym roku, ojej, Acuña, no tak. Ale próbowałem coś trafić, no był jeden walkout. Jeśli chodzi o Dalglisha, to mam 2 składy, przepalone brązowy i ten srebrny. Dzisiaj chyba wieczorem przepalę ten 89, w nagrody dostanę, wow, mega paczkę. I teraz tak na zakończenie możemy sobie zrobić jeszcze ważne mecze UEFA i jutro na kanał wlatuje paczka z gwarantowanym piłkarzem z drużyny społeczności. Czemu nie zrobimy jej dzisiaj, bo po pierwsze za dużo na jeden odcinek, a po drugie chciałem zobaczyć co będzie w player pickach. W związku z tym, że czuję niedosyt, to będę ryzykował. W razie czego to wróciły wyzwania z La Ligi i jeśli zrobicie SBC Realu Madryt, dostaniecie paczkę za 50 tysięcy, ja mam zamiar zrobić to w tym momencie. Pewnie trochę wydam, bo chyba nie mam żadnego piłkarza Realu w drużynie, mam nadzieję, że też nikogo przed chwilą nie przepaliłem. Dobra, na piłkarzy Realu wydałem jakieś 10-12 tysięcy, no patrząc na to, że dostajemy taką fajną paczkę, to naprawdę uważam to za dobry deal, fajnie, że jest wymagana niska ocena ogólna, no i okej, zrobiliśmy sobie jeszcze takie dodatkowe nagrody za Food Champions, tak naprawdę, za Division Rivals, cokolwiek, no mówię, jest ten głód, chcę trafiać te piękne karty, potrzebuję ich. Milinkowicza... Tadyć. Dobra, mała złota paczka piłkarzy Prime, 3 rzadkich złotych zawodników. Może 2 niebieskie karty, cokolwiek, zaszalejmy, nie. No i słuchajcie, teraz paczki o wartości 95 tysięcy monet. Musi, no po prostu musi tutaj coś fajnego się wydarzyć. Halo, czy to jest ten moment? Tak jest, mamy walkout i mamy TOC-a. Mam nadzieję, że to jest TOC, to jest TOC, to jest, nie wierzę, trzeci raz trafiam tego samego TOC-a, tylko tym razem on chyba będzie wymienny, więc dostanę z niego jakieś 15 tysięcy, to jest Elder. Nie wierzę, 5 trafiony TOC, czego, wow. Ale trafiłem, słuchajcie, trafiłem i jeszcze tutaj, wow, 2 tocy w jednej paczce i to jest to. Za Santosa dostanę pewnie 20 tysięcy, więc mamy 40 tysięcy z tej paczki, opłacało się zrobić ważne mecze. No szkoda, że Portugalczyk nie wyszedł jako pierwszy, ale 2 tocy w jednej paczce, doczekałem się, słuchajcie, doczekałem się, no to co, jeszcze jeden. Paczka rzadkich zawodników za Real Madryt. Czy jesteśmy w stanie trafić kolejnego TOC-a z rzędu? Nie no, chciwy jestem. Ale poczekajcie, CONMEBOL, więc może coś tam w środku się jeszcze kryć, znając tę grę. Jest to możliwe. Rojo, którego mam wrażenie, że trafiam co paczkę. Kto jest w środku? Czy to będzie Goretzka? W porządku. Paczka niewymienna, okej, teraz się zorientowałem, ale będzie to SBC. No, nie było warto raczej. Chyba, że zrobię jeszcze innego player picka i z niego wpadnie TOC. 6 TOC-ów trafionych. Czas na 7. Mam nadzieję, że się nie pogubiłem w liczeniu. Ojej, co mogę powiedzieć, ja dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeśli brakowało wam meczów, to wpadajcie dzisiaj o 19 na mojego streama, będziemy grać w Rivalsach, zobaczymy co nowego w grze i może będę dalej robił tego Dalglisha, zobaczymy co to będzie.